Witam Was serdecznie, Max Paimpel przedstawia Dragon Ball Z Kakarot. Przebudzenie nowej potęgi, część druga. Jeżeli chodzi o kontynuację Dragon Balla, to na pewno będę tutaj go kontynuował, jeżeli chodzi o ten cały dodatek. Tylko mogę powiedzieć, że trochę jest to przez twórców, przez Bandai Namco niedopracowane względem optymalizacji gry. Dlatego, że w tej misji, na tej mapie, zaczyna mi się naprawdę bardzo mocno przycinać gra. Już w poprzednim odcinku było to naprawdę zauważalne. Teraz jest wręcz 11-12 klatek na sekundę. Naprawdę to jest na tej mapie, czyli obszar mokradeł na odludziu. Jeżeli chodzi o tą mapę, no to naprawdę ona się tutaj przycina względem właśnie treści fabularnej. I tutaj mogę powiedzieć, ja tutaj gram na opcjach, tutaj jak pokażę, no praktycznie rozdzielczość 2560x1440. Ja tutaj próbowałem nawet z rozdzielczością to zmniejszać, naprawdę tutaj zmniejszać sobie grafikę w ogóle i to w ogóle nie pomagało. Tutaj jak się wchodzi właśnie w te opcje, jest ok, 60 klatek, ale jak tylko tutaj się wejdzie, po prostu zmniejszają się klatki, no i ta gra zaczyna się tak lekko, że tak powiem, przycinać, dlatego ja już sobie tutaj te oszczędzę walki, tylko i wyłącznie w tym odcinku będzie treść fabularna, więc oglądajcie. Yo. Igzu! バカ。自ら死を選ぶと。どこ見てんの？すぐに片付けてやる。魔漢光殺法。舐め癖のような真似はさせん。 何だと？ よし。 フリーザの木は一番遠くだ。でも、そこまでにいくつか強い木を感じる。しかも、僕はこの木を知っている。また彼らと戦わなきゃいけないのか。よし、急ごう。 フリーザはなぜ今頃地球に来たんだ？ No, kolej teraz na Son Gokana, Son Gotena i Tronka. No wybaczcie, że po prostu tych walk tutaj nie widać, bo tak jak mówię, no strasznie się to przycina.
ナメック星みたいな真似はさせないぞ。おい、いや、この野郎、ふふふ、なってもその程度なのか。ご飯たちが強い気を感じる場所にたどり着くと、ほぼ同時にピッコロやその他の者たちも全員そこにたどり着いていた。そこでご飯たちは見覚えのある宇宙船を目の当たりにするのであった。あれはフリーザの宇宙船ですね。さっきのやつらあれに乗ってきたのか。
お前も奴らと戦ったようだな。はい。ですが前に戦った時よりかなり強くなってました。だがあの宇宙船からはもっと強い気を感じる。それもとてつもなく強い気だ。どうやらギニューさんたちはまたもあなた方に負けたようですね。出来の悪い部下ばかりで困ったものです。その点あなた方は優秀ですね。わざわざ私を出迎えに来るとは感心ですよ。フリーゾ、ほう、あの時のナメック星人に。おや、あなたは孫悟空の息子ですか？孫悟空はどこでしょうか？お父さんは今遠い場所で修行している。ここにはいない。それは残念。私としてはさっさと倒して地球を消し飛ばしたいのですが。貴様何を考えている？何が目的だ？そんなこと言わずとも分かっているでしょう。復讐、ただそれだけですよ。孫悟空に仕返しをしたいのです。やはりそんなことだろうとは思ったが。このフリーザ様に味わわせた屈辱、絶対に許すわけにはいきません。当の本人がここにはいないようですが、まあいいでしょう。あの人のことです。必ずここに来るはずです。ただこのままじっと待っているのも暇ですし、あなた方を相手に準備運動でもさせてもらいますか。この奥に秘める気は以前とは比べ物にならない。とんでもなく強くなっている。はいはい、ここまでです。だいぶスーパーサイヤ人ブルーに慣れてきたな。俺はここからさらに磨きをかけてやる。貴様など足元に及ばんほどにな。オラだって負けねえぞ。何にしても以前に比べて二人ともいい感じです。このまま強くなればいずれ。おや、地球から通信のようですね。ちょっと失礼。ああ、ブルマさんですか。また何か美味しいものでも。え、ブルマからだと？なるほど、そうでしたか。はい、悟空さんたちにお伝えしておきますよ。それでは。地球で何かあったのか？ええ、復活したフリーザが軍を率いて地球を襲いに来ているそうです。何？フリーザだと？え、あいつ今頃なんだってそんなことをしてきてんだ？さあ、その辺の理由は知りませんね。大方、お前に復讐でもしようと来たんじゃないのか、悟空。あ、ビルス様。もうお昼寝はよろしいのですか？まあね、けどお腹が減っちゃってね。それで眠りが浅かったんだよ。貴様に復讐に来たとして、あいつごときの実力なら今頃トランクスたちに返り討ちにあっているに違いない。ああ、それがそうでもないみたいですよ。なんだと？詳しい事情は知りませんが、皆さんがかなり焦って現場に向かったとブルマさんが言っていました。何かが地球で起こっているのかもしれませんね。まあ、悟空に復讐をしようってんだ。あいつも少しはトレーニングして強くなってるのかもね。詳しいことはわかんねえけど、すぐに地球に戻らねえとやべえみてえだな。そのようですね。よければ私が送って差し上げますよ。フリーザか。またあいつと戦うことになるなんてな。Tu akurat na tej planetce
jeżeli chodzi o tego boga zniszczenia planecie, no to tutaj jest fajnie wszystko, 50 klatek na sekundę, a tam no wręcz po prostu jest tak zmniejszone, chyba będę musiał napisać naprawdę do studia Bandai Namco, że po prostu w tym dodatku jest po prostu spadek naprawdę klatkarzu taki, że naprawdę no wręcz przycina się to wszystko. No co mogę tutaj powiedzieć, po prostu dalej pociągnę tą fabułę, porozmawiam teraz z Wishem, ale przed tym jeszcze muszę tutaj sobie zobaczyć, czy czasami mi się tutaj nie odblokowywały nowe techniki, jeżeli chodzi o postać Songa. I mam takie wrażenie, że chyba coś mu się tutaj odblokowało, jeżeli chodzi o techniki. Chociaż nie jestem pewien, ale mi się wydaje, że tak. Smocza 5 na przykład bym sobie zamienił na coś lepszego. Tak, jest tutaj ostateczna Kamehameha i ultra dźwiękowa 5. Tego akurat nie było i chętnie sobie tutaj to włożył, czyli smocza 5, bo naprawdę tutaj wymagające jest ki, ultra dźwiękowa 5. Tutaj na pewno bym wziął to, czyli tą ultra dźwiękową 5. Tutaj jest ostateczna Ulagendi. Tutaj nieprzerwane atak, uderzenia energii. To akurat bym sobie wziął na tą piątkę. Ostateczne. Nie, to było boskie Kameha. A to będzie ostateczne Kameha. No to tu już będzie lepiej, bo tu już jest na piątej, jakby powiedzieć, na pięciu gwiazdkach te uderzenie. Co jeszcze tutaj jest? Tutaj ostateczne Kula Gendy i tutaj bym se też zmienił. Nie, boskie Kamehame może być. Tutaj boskie Kamehame, ostateczne Kula Gendy, można tutaj tak tłumaczyć. Ostateczne Kamehame to może być. Nieprzerwalne uderzenie energii. Tu akurat bym zmienił to. Ultra dźwiękowa 5, to już jest. Ostateczne też jest. Boskie. Boskie wziąłem, ale ostatecznie i boskie. Boskie bym też wziął. Ostateczne, boskie, Kula Gendy, ultra dźwiękowa 5, czyli można powiedzieć, że tutaj jest wszystko na najwyższym. Co do tutaj przemian, o właśnie, co do przemian też mi się tutaj odblokowało. I myślę, że na pierwszym tutaj bym dał poziom SSJ2. Tutaj bym dał SSJ3, tutaj bym dał ten poziom ostateczny, czyli Super Saiyan Blue, czyli na czwartej pozycji, tu na trzeciej pozycji. Trochę twórcy tutaj powinni tak zrobić, że tak powiem, tak jak to powinno być, 1, 2, tutaj powinna być trójka i czwórka, zrobili czwórkę i trójkę. No cóż, dobra, te poziomy, te transformacje są. Co do Vegety, też tutaj sobie pozmieniam tego zawodnika. I tak. To jest super. O. Najpotężniejsze działko czosnkowe to na pewno tutaj sobie wezmę. Tak, na piątkę. Super Big Bang. To bym sobie zostawił jednak. Ostateczne zniknięcie. Tego akurat nie wiem, co to jest za technika. Najpotężniejsze działko czosnkowe. Tu już też ma. Super też bym sobie zostawił, ale ten super ostateczny błysk. Też muszę tutaj zobaczyć ostateczne zniknięcie. To by było nawet fajne, bo 435 tu ma siły. 450, 200. Ma na 140 i tutaj bym chyba sobie to zmienił, ten błysk, tak, bo on jest na 140. Ja tutaj się naprawdę sugerowałem tymi wynikami. Tutaj widzę 453 tutaj z tej strony, to gdzie myszko pokazuje. Ja się właśnie tym tylko sugerowałem, ten ki. 236, tutaj ma 140, już jest słabsze, tu ma 90 parę, więc tutaj zostaje ostateczne zniknięcie.
i te ostateczne tutaj ataki, to myślę, żeby były te na 400. Ten i... Tak, ostateczne zdjęcie, to będzie dobre. To będzie... Aha, jeszcze coś zapomniałem tutaj jeszcze propos Wegety, propos jego przemian. Tutaj będzie Super Saiyan. Tutaj będzie poziom drugi, stadium drugi. Tu będzie Bluid, będzie Bóg, to będzie ok. I tak sobie tutaj poustawiam, żeby już podczas tej walki ostatecznej ci wojownicy tutaj byli. Oczywiście jeszcze tutaj powzmacniam to, czyli tutaj w postaciach. Zapomniałem o tym drzewku tutaj jeszcze, bo jeszcze jest drzewko tej mocy. Muszę te cofnę i można tutaj zobaczyć. Naprawdę tego już tutaj jest sporo, bo tutaj był Super Saiyan Blue. To już będzie mocniejszy. Pięknie. To jest jakby drugiego poziomu. Tutaj mi chyba brakuje... Aha, muszę osiągnąć 300 poziom, żeby odblokować. Jeszcze on będzie mocniejszy. Ale to może w przyszłości. Tutaj sobie też zwiększę parametry. Tutaj ultradźwiękowy pięść. Też tutaj sobie zwiększę. Kolejny boski impuls. Tego boskiego impulsu nie widziałem, żebym go w ogóle dawał. Chyba będę musiał tutaj sobie zerknąć. Boski impuls. Chyba tego tutaj nie ma. Jest boski kamehame, ale boskiego impulsu o tutaj na przykład nie ma. I teraz tak się zastanawia. Chyba to było tutaj, coś mi się wydaje. Tylko, że tutaj myszką nie mogę dawać. Chyba to jest z tej wiedzy. Bo tutaj nie ma tego. Też mi się chyba wydaje, że to już nie jest co do ataków. Dobra. Teraz kolejne. Wegetę muszę też tutaj drzewko umiejętności. Dokładnie. Tutaj nie można tutaj tego zapomnieć. Naprawdę. Bo tutaj naprawdę dużo to daje. Z takiego efektu drugiego czy trzeciego będzie się łatwiej walczyło, szybciej będzie się rywala tutaj pokonywało. Ostatecznie zniknięcie najpotężniejsze działko czosnkowe. Jeszcze tak się popatrzeć na tę całą mapkę, jeżeli chodzi o te całe parametry, to jeszcze można by było tutaj coś zrobić, tutaj i tutaj tak samo można by było coś jeszcze wkleić. Myślę, że będzie ten trzeci dodatek do tej gry i później po tym pewnie będzie nowa gra. Może będzie się nazywała Dragon Ball Xenoverse 3, bądź po prostu jakąś inną nazwę tutaj będą dawać twórcy. No dobra, kontynuuję zatem. Trenuj z Wisha, powrót na Ziemię i... Nie muszę się przygotowywać. Chyba powracamy na Ziemię, bo tutaj trening z Wishem to jest związany z tym pierwszym dodatkiem. Czyli po prostu, żeby sobie parametry tutaj zwiększyć. Powrót na Ziemię. Ush! Sonja Wish-san! Chikiwade, yoroshiku taru! Eee! Watashi ni shikkari to tsukamatte kudasai ne! Chotto mate! Chikiu ni wa boku mo iku yo! Oya! ビルス様 も 行かれますか? もしかして ビルス様 も 一緒に戦ってくれるんか? そんなことするわけないだろう。 僕は 破壊神だぞ。 どこが 壊されようと 構えやしないよ。 僕は 地球の 美味しいものを 食べに行くだけさ。 さっき言ったろ? 小腹が 減っているって。 なんだ そういうことかよ。 それに 本当は 僕が 戦うことなんて 望んでないだろう? 1対1でフリーザと戦いたいはずだ、君は。おい、話はそれくらいでいいか。さっさと地球に戻るぞ。早くせんとブルマたちが危ない。
トランクスたちがフリーザを倒してしまうかもしれんぞ。ああ、そうだな。それでは行きますよ。まだ地球が残っていればいいですけどね。ギギ、脅かすなよ、ウィッサン。おい、この木は確かにフリーザの野郎だな。あ、確かにとんでもなく強くなってやがる。グズグズするな、カカロット。行くぞ。わかった。そんじゃ、オラたち行くよ。サンキュー、石さん、ビルス様。ええ、お気をつけて。ウィス、僕らは美味しいものでも食べに行くぞ。せっかちですね。ご飯の木はまだ大丈夫だが、少し弱まってるみてえだ。ち、急いだ方が良さそうだな。No to ruszamy na ostatnią walkę. No, cały czas tutaj do przodu trzeba próć, lecieć. No i są tutaj właśnie takie przycinania się, ale cóż. Nan to jest siła da, Frieza me. Kono tedo desu ka, minasan?準備運動にもなりませんでしたね。孫悟空が到着するまで遊んでいようと思いましたが、もう飽きてしまいました。もしかすると私の力を知ってさっさと逃げてしまったのかもしれません。そんなことお父さんがするものか。貴様、孫をなめるなよ。来ない人に期待をするようでは終わりです。もうあなたたちには用はありません。そろそろ殺して差し上げましょう。くそ、待て。うぅ、なんとか間に合った。お父さん来てくれたんですね。遅いぞ、ソン。それにベジータ、遅くなってすまねえ。お前らは下がってろ、邪魔だ。俺のいない間によくもやりたい放題してくれたな、フリーザ。ようやく登場ですか。待ちくたびれましたよ、孫悟空。それにベジータさんも一緒だとは意外でしたが。貴様、この星に何しに来やがった。分かっているでしょう。復讐ですよ。特に孫悟空、あなたにね。おめえ、まだナメクセでやられた時んこと恨んでやがったのか。当然です。あなたから受けた初めての敗北、死んで地獄に落ちた時も再び蘇ってからも忘れたことなどありませんでしたからね。この恨みを晴らすため私は帰ってきたのです。これまでしたこともない激しいトレーニングを積んで。おめえ、やっぱただもんじゃねえな。根っからの悪人でなかったらいいライバルになれたのによ。惜しいな。相変わらず私をイライラさせるような発言ですね、ベジータ。悪いが先にオラだけでやらしてもらえっか。どうやらフリーザーのやつも同じ気持ちらしい。ふん、いいだろう。だがもたもたしているようなら俺がやるぞ。サンキュー、ベジータ。おめえがオラをどんだけ恨んでるかは知んねえけど、
地球はやらせねえ。今の私にとって地球など些細なことです。あなたに復讐できればそれでいい。さあ、このフリーザ様の新たな力におののくがいい。スーパーサイヤ人にならないのですか。今じゃそこまでなんなくてもいいんだよ。俺のバカ。ここまで腕を上げているとは想像していませんでした。おめえがトレーニングしてたみてえに、オラだって修行してたんだ。なるほど、あなたも随分と強くなっているようですね。おめえだってあん時に比べてかなり強くなってんじゃねえか。よかったですよ、訓練をしておいてね。なんか隠してんな。よくわかりましたね。念のためさらなる進化に挑戦しておいて正解でした。持ってつけねえで早く見してみろよ。いいでしょう。それではお見せしましょう、私の新たなる進化を。わかりやすく金色にしてみましたが、単純すぎましたかね。安っぽいネーミングですが、ゴールデンフリーザとでも言いましょうか。でもただ色が変わっただけではないのは分かっているようですね。ああ、ワクワクすっけど、ここまでとは思わなかったからちょっとドキドキもすんな。へえ、フリーザのやつかなり力をつけたようじゃないか。たかが復讐のためによくも努力したもんだ。さすがの悟空も今回はちょっとヤバいんじゃないの。フリーザさんのパワーアップは驚きましたが、悟空さんたちも決して負けていませんよ。よし、オラだってパワーアップした力見せてやる。交代だ。へ？時間だ。変われ、カカロット。そんな。これからが面白いっちゅうのに。うるさい。ここまでチンタラやってる貴様が悪い。次は俺の番だ。だよ。ちぇ？何？次はベジータさんがお相手ですか。あなたが私に勝てるわけないでしょう。そんな、まさか。そうか、貴様は知らなかったな。俺様もなれるんだよ、伝説のスーパーサイヤ人に。さらにそれを超える存在にな。さあ続きをやろうぜ、フリーザ様よ。本当に貴様に勝てないかどうか試してみやがれ。ふん、少々驚きましたが、私があなたより上にいることは変わらない。思い知らせてあげますよ。
宇宙の帝王たるこのフリーザの真の力を。ここまで強くなっていたとはね。手を舐めるとすぐに死ぬぞ。貴様はもう終わりだ。ちくしょう。貴様の時代はとっくに終わってるんだ。消えやがれ。何がおかしい？バカめ、時代が終わっているのはお前らの方だ。何？面白いことするじゃないの、フリーザのやつ。地球ごと道連れにしちゃうとはね。みんなはフリーザはどうなっちゃったんだ？皆さんはご覧の通り木っ端みじんですが、フリーザさんは多分死んでいませんよ。え？なんで？あいつは宇宙空間でも生きられるからな。考えたな。そんな、地球がなくなったっちゅうことはドラゴンボールも消滅してしまったっちゅうことだろう。もう元には戻れねえ。ま、そういうことになるね。ちょーく、ほらがさっさと蹴りつけときゃよかったんだ。じゃあ蹴りをつけますか？え？元はといえばお前の甘さが招いたことだ。さっさとフリーザを倒しておけばいいものを、お前は戦いを楽しみ油断していた。すまねえ。だから今度はそんな失敗をするなよ。フリーザをすぐにあの世へ送り返してやれ。今度はってさっきから何のことだ？私は時間を巻き戻すことができるのです。まあ巻き戻すと言っても3分前が限界ですが。時間を巻き戻す？これから時間を巻き戻せば地球が破壊される直前まで戻ることができます。そっか、だから今度はフリーザを。そういうことだ。さっさと倒せば地球は破壊されずに済む。よかった、まだそんな手が残ってたんか。ただし今回は特別サービスだ。地球の美味しいものをなくすのは惜しいからね。さっきも言ったが、
今度は失敗するなよ。あ、では時間を戻しますよ。いいですね。うん、頼む。さあ、悟空さん、時間は戻りましたよ。サンキュー、ビル様、ウシさん、俺行ってくる。ふん。急がねえと間に合わねえ。No to ładnie, dzięki Wishowi tutaj cofnęliśmy czas, bo ziemia zostałaby zniszczona przez Frezera, a tutaj tylko Son Goku może uratować ziemię. No, Vegeta troszkę zwlekał z zabiciem Frezera, więc ja tutaj muszę jak najszybciej popędzić, żeby uratować ziemię. Tutaj jak są te ikonki, to są te walki grupowe. Ja oczywiście tutaj tych walk może nie będę pokazywał, bo wiadomo, że tutaj jest walka związana z... Ja tutaj będę walczył kontra 100 przeciwników z armii Frezera. Jak ich pokonam, to wiadomo, że ten poziom, mój level będzie coraz to większy. Ale skupiam się tutaj teraz tylko i wyłącznie na fabule, więc muszę uratować ziemię. No, jak widać, troszkę się tnie, ale lecę.様はもう終わりだ。ちくしょう、ちくしょう、ちくしょう、ちくしょう、ちくしょう、ちくしょう、ちくしょう。貴様の時代はとっくに終わってるんだ。消えやがれ。何がおかしい？バカめ、時代が終わっているのはお前らの方だ。いざ！何？フリーザ、やっぱおめえとはちゃんとケリつけとかなきゃいけねえみてえだ。これ以上の悪さはオラが許さねえ。こいつ、俺の考えを読んだというのか。おのれ、おのれ、おのれ、おのれ。孫悟空、何度俺の邪魔をする。お前はこのフリーザ様の前にいてはいけないんだ。やっぱおめえは根っからの悪人みてえだな。ふん、何を言うか。
な。これにはわけがあって。どういうわけか知らんが、俺は貴様と交代しろなどと言っていないぞ。お父さん、一体何が。実はさ。やれやれ、みっともない話だ。破壊神が星を再生するなんて。いいじゃないですか、これでまた美味しいものが食べられるんですから。それにしてもあの二人、新しい力を完全にものにしたようですね。これなら本当にビルス様と互角に戦えるようになるかも。まあ二人が手を組めばの話ですけど。ふん、どうだかね。にわかには信じがたいが、時間の巻き戻しか。だが確かに奴ならできるかもしれんな。でさ、今回はなんとかなったけんど、オラ思ったんだ。最初から二人で組んで戦えば、こんなピンチにはなんなかったかもしんねえって。ごめんだな、俺は俺の力で勝つ。他の力などいらん。ははよかった、オラもだ。やっぱ一人で戦えてよな。ほんと面倒なお二人ですね。帰るぞウィス。まあそれがあの二人にはちょうどいいのかもしれんな。かくしてフリーザ軍による侵攻は悟空たちの活躍によって終わった。地球に再び訪れた平和。しかし今日もまた悟空とベジータは激しい修行を続けるのだった。さらなる高み、最強を目指して。そして悟空とフリーザの宿命がこれでついえたかどうかはわからない。Teraz możesz grać jako Trunk z przyszłości. No oczywiście ten dodatek tutaj, że obeszedł. No mogę powiedzieć, że co do tego dodatku, na pewno tutaj się zwrócę do studia Bandai Namco w sprawie tej właśnie spadku klatkarzy w tej treści fabularnej, bo naprawdę tutaj 60 klatek, tutaj spadek na 11, na 10, no wręcz się tutaj nie opłacało nagrywać odcinka, jeżeli chodzi o pod względem walki, tylko po prostu ja tutaj nagrałem tą treść fabularną. Oczywiście jak wam się tutaj podobała ta treść fabularna, to łapujcie, subujcie, piszcie komentarze, czy też mieliście po prostu z tym problem w ogóle z działaniem tej gry. Tutaj właśnie chodzi, że jest bardzo naprawdę zmulony wręcz po prostu spadek tych FPS-ów. Także tak jak mówię, do zobaczenia do następnego odcinka. Tak jak mówię, zwrócę się do tutaj studia Bandai Namco, czy jest po prostu jakaś łatka, która by mogła to tutaj usprawnić lepiej tą grę. Naprawdę fajnie mi się tutaj w to grało. Jeszcze tutaj kilka misji będzie, bo widzę, że na mapie tutaj się pokazała taka misja dodatkowa i chyba ją tutaj, tak, wojownik z planety Outsource, nie znam tego,
akurat nie wiem, co to będzie, co to będzie za misja. No i oczywiście tutaj jeszcze mi się tutaj wyświetliło, oprócz tego ten cały statek doktora Briuczy. Tak, tutaj, że mogę się po prostu cofnąć. Jeszcze raz mogę rozpocząć tą samą misję. Tylko tak jak mówię, będzie po prostu ona się tutaj przycinała. No nic. Do zobaczenia. Do następnego odcinka.